Dobra, czekaj. Boss. Spróbujmy bossa teraz. Partiatik! Live. A zagrajmy go, zagrajmy go. Dobra, jak to wyglądało? Za 40 rund pojawi się on. Okej. Dobra, zobaczymy ile pamiętam z tej gry. Co to jest? Już są jakieś kamienie, nie wiem co to robi. Teraz pytanie, gdzie tego brudasa dać? Ty, a różowy tutaj nie byłby dobry? Bo oni jadą tak? Tak, tak. No wiesz o co chodzi. Tu różowy na przykład. A ten nowy jest dobry, czy nie? Tylko problem jest taki, że nowym nie będę miał ulepszeń. Kurde. Dźwięk jest opóźniony. Jak może być dźwięk opóźniony? Banki? W dupie te banki. Dobra, ty właśnie. Muszę lecieć tak, masz rację. W ogóle muszę lecieć te. Boss to był hardcore, nie? Ogólnie. Najtrudniejsze co jest w tej grze, tak? Czyli... Będzie ciężko w skrócie. Teraz pytanie, dolne czy górne? O ja pierdziele, będzie ciężko, ty. Ja pamiętam, że jak te bossy kiedyś robiliśmy, ja jak chyba właśnie one wchodziły, to ja przestawałem w tą grę grać, tak mi się wydaje. To było bardzo trudne. Tylko bo tu były dwa poziomy trudności na tych bossach. Zróbmy może to na razie. Trochę tego, trochę tamtego. Nie wiem, który jest lepszy. Ty, ale o tyle dobrego, że mapa fajna, nie? Ty, wziąłbym tego. Teraz pytanie, czy wioskę tam dawać na kamo, czy... Bo jest kamo 24, tak? Nie, to metalowe jest 24 chyba. Kurde, nie wiem. Więcej farm? Co to w dupę było? Kamo? A to w której metal? To metal w której? On chyba mógł metalowe niszczyć, tylko z jakimś ulepszeniem. Pirat, pamiętam, to był broken czempik. 28. A! To pieprzyć. Kurde, nie wiem czy dobre lecę banki, w sensie te farmy. Ja bym poleciał full górę, ale też dół. Dół był fajny. Pirat może i metal i kumo? O. Znaczy ja i tak dam wiochę, nie? Nie wiem, banki to chyba słabe były. Kurde, w tej grze to ja... Chociaż też jeszcze patche były. Nie ma co w ogóle patrzeć na to co kiedyś. Tak i tak przez mgłę ja tą grę pamiętam, więc... Pamięć zawodna. Ninja z bombami na bossa, a racja, było coś takiego, no, 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 było coś takiego, pamiętam, że ninja dużo robił, bo to były sterowce, no, co, dobrze mówisz. Dobra, 6 starczy i może resztę to będziemy te inne lecieć. Co, to jest plan. Dobra, patrz to.
to było to, nie? Że na metal. Czy coś takiego. Tak zwane kumo. Cumo. Ja pierdzielę. W tupę. Dziękuję bardzo, Jora. Ty jesteś szalony? Dziękuję bardzo. Miło mi, witam, witam. Małpeczki grane. Jutro dysy 2. Jutro to taki dym, że to jest luj. Ej, cumo leciało. Dobra, patrz co robię. I już cumo z głowy. Rel? Rel? O kurde. Czyli on nie bije metalowych, to dopiero na tym, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Coś tam w głowie świta jeszcze. No właśnie kumo zniszczyłem teraz. To są metalowe. No i git, to nie podpala. O której DS jest najbardziej... A, które DS jest najbardziej znane w necie? Czy ogólnie chyba Dark Souls to jedynka jest uznawana za najlepsze? A potem trójka. Tak kojarzę. Kurde, czemu ja nic nie ulepszam? Jakie skróty klawiszowe były na upgrade'y? Bo pamiętam, że były. Podpowiesz mi? Dobra, my robimy go, żeby latał. Czekaj, co? Przetestuję, poczekaj. A no, dzięki widzu, to dla ciebie. Przyjmujesz? O, kumo. Znane najbardziej, no to jeżeli chodzi tak ogólnie o te gry, czy nie tylko Dark Souls, ale inne, no to chyba Elden Ring, bo najlepiej się wybił poza fanów tych gier. Ej, zrobimy tego bossa? Powiedziałem, że ogólnie z tych wszystkich, nie tylko Dark Soulsów, ale tak to z tych trzech to chyba Dark Souls 3, ale nie jestem pewny. Ninja już? A jest sens? Ja go nie zrobię bossa tak o, jak śmiecia? Czy ja się już poczuwam? No ale dobra, zrobię tego ninie. To był który? Ten. Ale ja pewny nie jestem, ja nie jestem znawcą Dark Soulsów. To Kiszaka zapytaj. Ja to tylko grywam. Nawet nie, że grywam, bo ja przecież pierwszy raz będę w Dark Souls 2 grał. A Dark Soul, co to jest tu u góry? A, on ma tą odporność i dopiero potem mój HP schodzi w ogóle. Dobrze zrobiłem? O kurde, ale ninja go bije. Dobra, ninja jednak OP, mieliście rację. Mieliście rację, klasik. Co jest? Czekaj, co? A, on ma tyle pasków HP? A ja to myślałem, że kilka bossów było. Coś mi się chyba pomyliło. Game over, ty pieprzysz. Śmietniku.
A, bo to był odporny Magic, to jest też ninja, tak? Dlatego tak wolno on schodził. Aha. O, sumo. Ty, no on rzuca te bomby? Cześć, on jest odporny nadal, nawet jak ta tarczka zejdzie? O kurde, to tak działa. Dobra, jest. Aha, było kilka bossów, to dobrze pamiętałem. O kurde. Nie najlepiej. To ciężkie się zapowiada. Odporność od czaszki zależy. Okej. Te chyba najpierw powinienem. To poleciałem. Dziękuję bardzo. Siema. Sorry, widzu. Witam. Czytałem czat. Zrób jedną farmę na środku pod dół tier 5. Co? Co ty masz na myśli? No ja mam tutaj tą. Idę spać, bo jutro na egzamin. Dzięki za małpki. Dobranoc. Wstawię na YouTube'a pewnie. Zawsze wstawiałem jakieś tam małpki, więc no po takim czasie trzeba wstawić. Masz rację. Ej, damy radę zrobić bossa, czy ulepszyć ninja za 40k? Ten boss się zrespi ogólnie od początku będzie szedł, a nie tam, gdzie padł tamten, nie? Dobranoc, widzu. Dzięki, że byłeś. Jutro się widzimy na Dysy 2. Samolot zrób. Ale to mam to. Bo on i tak będzie odporny na military. Chociaż nie, masz rację, bo ty masz rację. A Louis zrobił już to na końcu. No, baloniki, ale to baloniki krótko, no bo to tylko jeden streamie. Dopiero po Dark Soulsach najwcześniej coś. Albo Roblox też jakiś. Co dawało to? Aha, Golda. Ty, bo ja go nic nie bije. Dobra, tego chyba trzeba ulepszyć, bo nic nie bije tego. A, luj, damy radę. Pieprze. Ulepszą banki. I na co on jest? Na military teraz, okej. Teraz ninja by mógł go coś bić, a gówno robi śmietnik. Ty, ale to on i tak lepiej, żeby był na military odporny niż na Magic chyba, nie? Bo Magic tego ninja nic nie będzie bił. Ty, jak szybko schodzi, jak ten samolot dałem. Nice. Dzięki, Szymszyn, za 16 lat. Dziękuję bardzo. Miło mi, że dałeś subkę. Ja pierdzielę, panowie. Co jest? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wspierasz widzu samym oglądaniem, ale też dziękuję za dotację. Dziękuję bardzo. Miło mi. To dla ciebie. Dziękuję bardzo. Gdzie ten bot? A, tu.
Co muszę mieć do... Jak się te paragony robiło? Weź ktoś tak szybko w skrócie napisz. Dobra, muszę tego zrobić. Na pewno. Tego zrobię, co? Trzy trzecie tiery. Jak? A, że 5-5-5. Że na przykład tego muszę to, to i to, tak? I się łączy ich potem? Okej. Ninja na strong? No jest. Dałem właśnie specjalnie, żeby boss alkolał. Kurde, warto za 100 koła to lać? Czy nie? Ty, jeden bank bym dał. Bo był chyba taki bank, że on dawał jakiegoś skilla, że golda respiło, ale jak to działało, to nie pamiętam. Wiem, że był jakiś taki, że niezłe to było. Gdzie jest snajper, bo ślepy jestem. W którym tym był snajper, bo nie mogę znaleźć. Możesz podczas łączenia dopieprzyć go pieniędzmi, by miał większy level. Okej. Ile jest tierów bossa? Bo teraz będzie trzeci. Pięć? Okej. No to spróbujemy na piątym tierze albo czwartym. Zobaczymy, czy będzie ciężko zrobić ten paragon jakiś. Tylko paragon, jak ja zrobię na przykład z niego, to boss przez chwilę będzie odporny na primary. No kurde, to nie najlepsze. Dobra, robię to. Jezu, ile golda. Pyk. Dobra, zrobię ten bank. Zobaczycie, o co mi chodzi. Tutaj był chyba taki skill, nie? Okej, Peter. Ogarniemy na spokojnie, zaraz na testa. Żebym wiedział dokładnie, jak to działało. Bo pamiętam, że były te paragony, no grałem. Ale dokładnie to ten. Dokładnie tego nie pamiętam już. Tu mam gwoździe. Tylko czekaj, bo ja mam niby z każdego typu. Nie, supportowych nic nie mam. Ale to nie ma znaczenia, luj z nimi. Chociaż mogę tego dać. Takiego. Ten to nie wiem, co robił. Ile to? 100k. Mam taki plan, że damy zarawodnego i on cooldown zmniejszał. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. To, no, jest. Ty ninja na fulla, czy nie? Czy dadzą se radę? Czekaj, ten skill. 10k, dużo. Minigun środek? Nie, no już mam military 2. To jeszcze nawet nie ulepszone. Czekaj, to i ninja. Ale ten ninja coś bije, bo nie widzę. Ty, a może damy tego? A nie, bo to jest magic też. Nie wiem, ten był dobry, czy to? Ty, druida nie dałem. Gdzie ten boss? A tutaj. Kurde, bo teraz jest na military odporny. Ciężko to wygląda, powiem wam. Strasznie wolno schodzi. A, bo go ninja nie bił.
Dobra, teraz go ninja bije, ale teraz będzie magic, tak? Oj, ta da dupy. Chociaż... Zróbmy tak. Dobra, ładnie schodzi. I tego. Ładnie schodzi. Podstawisz koło alchemika i da boosta? Co? Temu dał. Kolce pod środek? W sensie to? Liga? Nie planuję w ogóle w ligę, niestety, widzu. Weny nie ma. To pod środek. No jest jakiś skill. Ale czekaj, no bo to jest więcej warte. Czekaj, ale no też musimy tego paragona, kurde. Czekaj. O jest, 150k. I jak się tego golda ładuje, Amy, żeby go ulepszyć? Ale nie, bo Amy gadał, że jest jakiś ten. Że się golda ładuje. A, podczas łączenia suwak. I trzeba stawiać dużo małpek? Bo kiedyś chyba coś takiego było, ale jak golda, no to... Egidka, co się stało, Egidulcia? Też? Okej. Okay. Jaki był skrót na tą małpkę? Ku. O. Nie wiem, robić tego? Zrobimy na następnego bossa. Dobra. Ty, ale wolno schodzi. A to? A on jest immune, ja to dają. A to boostuje małpki. No i loj. Symulator chyba na ty pewnie wstawię, no. Ale on był kiedy? Wczoraj. No może na jutro wstawię. Zobaczymy, jak się to uda. Gdzie ten boss tutaj? Chyba go zrobimy, nie? A, kolce miałem pod co? Pod środek, tak? A tutaj? A luj, dam na pałę coś. Paragon? No myślę, czy teraz już. A ładnie schodzi ten boss, chyba nie ma sensu paragona.
po bossie się zrobi. Dozbieramy golda jeszcze i za fulla się wpieprzy. Ty, on poza mapy wyleciał? Gdzie on jest? Nie, on tu jest. Aha, to jeszcze od kilków zależy, okej, okay, no to niech nabijają, no. Okej, okay, easy. 700k mamy. A ninja też miał, nie? Tak, to może ninja też zrobimy. Tylko ninja po prostu za mniej. Iluj. A nie, tego już zrobiłem. A nie, to ja to zrobiłem tego. 500k ninja, dobra. Nie uda się tego i tego. Ostatni to będzie, okej. Okay. Ale można banki sprzedać też. Żeby zrobić ninja. Ty, ale jak na razie dość łatwy ten bossik. Myślałem, że to było trudniejsze, ale to też jest chyba normal poziom, tak? Dobra, czekaj, bo to jest łatwy ten. Co robi to? Gówno. Aha, odpaliłem. On jest immune, ja to odpaliłem. Ja pierdziele, ja mu nic nie biję. Jak dam paragon, to też się nie będzie przybijał, nie? No ale on jest odporny, to trzeba poczekać. Zrobimy, jak mu zbijemy pierwszą fazę. Ale wolno schodzi, straszliwie wolno. Nie da rady tego na najwyższym poziomie. Znaczy no, na wyższym po prostu. Ja tego ledwo robię. A wydaje się i tak dość łatwy. Paragon na ninja? No nie wiem, czy warto. Bo zobacz, zaraz mu zejdzie, od razu paragon dajemy. Od razu paragon, to pewnie zniknie. Za full golda wpieprzymy, za full. Full dół samolot? Jest. Ale mało bije, no bo to boss taki już dopieprzony fest. Dobra. I co, ile? Full? Sześćdziesiąty siódmy git, level? Jaki jest max? Ty, ale i tak wolno schodzi, tak szczerze. Nie? A, bo on go teraz nawet nie bije, może dlatego. Setny jest, aha. To zobaczmy na test. Który level będzie miał ninja? Jak nie zrobię tych mobków dookoła. Tylko full golda. Full goleda. Trzydziesty dziewiąty, ty to sporą różnicę to robi. Te mobki. Ciole, jak schodzi. Dobra. No i git, no. Ładnie poszło, ale... Kurde, elita. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie elitę zrobić. 3 godzinki na to. Chyba to nie padnie. Co? Czekaj, 67. Czekaj, to ja max level zrobiłem? Na koopie się da tylko wyższy?
Aha. Okej, okay, no to git. Dobra, elity, dawaj mi go. Czekaj, może inny boss? Czy ten jest git na mał, na tego, na bossa? Nie, nie, solo na razie. Solo da się z Geraldo na max 92. Aha, z tamtym bossem innym, tak? O to ci chodzi? Ale uczluj. Da się na solo setny? O co chodzi? Tupa, tu wszyscy inne teorie. Mitomani małpkowi się łączą. Klasyczek. Dobra. Kurde, jak to zwalę, to będzie trudne, giga. No. Początek chyba taki sam. No. Chociaż po co? Przecież on to raczej obroni. Dobra, mam plan, że zrobię... Kurde, nie zobaczyłem, które mi więcej dały w tamtym. Chcę pod dół teraz iść. Ty, co jest? Potrzebuję jednak statek już. A nie, on to zrobi, tak. Cześć. Kurde, nie opłacało się pod to iść chyba. Wydałem golda, a to nie ma, nic nie wpłynęło na tego. Koszt bananów taki sam. No ale 2900 to jest dużo, kurde. Da się zrobić solo setny level paragonu, aha. To o co w dupę chodzi? Ja już nic nie wiem, co z tymi pieprzonymi paragonami. Dobra, damy tego, żeby coś tam popomagał. Ja chyba za wcześnie zacząłem ulepszać ten bank, znaczy się farmy. Lepiej chyba kilka postawić. Chociaż nie wiem. Ale on mi dał ledwo 600, malutko. A wydałem na niego tak, żebym miał 3 farmy już. Nie za dobrze. Podobno wysyłasz zdjęcia bananów z farmy na IG, prawda? Tak, tak. No nie tylko z farmy, no. Jakie się trafią. O co chodzi, widz Sparty? O. Idealnie. I patrz. I patrz. Patrz i się ucz od dziadka. Jestem legendą tej gry. Tylko wiesz, miałem przerwę. O. Zbieramy pieniążki. Ninja i małpka. Działko w stronę linii. Cześć, co? Kurde. Przeszedł mi jeden od tego wszystkiego. A, bo ja wtedy różowego jeszcze miałem, no tak. Pieprzyć tego różowego, on jest chyba useless. Chociaż nie, on był niezły. Różowy był niezły, jak się go leciało pod któreś tam ulepszenie. No dużo ich nie ma, no może trafię. Wydaje mi się, że różowy był niezły pod te takie, że kolcami strzela, ale nie ognistymi. Tylko takie inne. Żeby zrobić paragon na setny, musisz mieć innego bossa, który stawia totemy wzmacniające paragony. Dodatkowo musisz wydać 250k. Ja pierdzielę, ile wymagań. Za dużo w dupie ma chyba ten boss. Pieprze tego paragona.
Wystarczy mi 67. Nie wiem, czy się opłaca lecieć od razu na pod te banki, co ja lecę, w sensie farmy. Bo są dość drogie. Pod górę chyba więcej daje, tylko trzeba po prostu trzymać tą myszkę. Ale nie wiem. Kurde, jest 13. Zobaczymy, jaki on będzie silny od samego początku, no. Może nie będzie jakiś aż taki silny. Ja nic nie mam, jak ja mam go pokonać? Jeszcze on będzie odporny na te. Ninja? Ninja go zrobi sam? Sam ninja go zrobi, jak myślicie? Ninja i albo ten na fulla, albo różowy. Różowy któryś był niezły. Chyba ten był dobry. 20k kosztuje, dużo to nie jest. Albo ten? Pamiętam coś, że niezły był różowy w nabosach, ale to było 100 lat temu, mogło się dużo zmienić. Do tej gry patche jednak wychodzą. A armaty jeszcze były, racja, były armaty, co chyba skilla miały, tak? Ono. Tak, były armaty. Masz rację, były armaty, no. Elo, witam. Co się dzieje? Cztery rundy. Co, oszczędzać golda już, czy jeszcze nie? Zobaczymy, czy chociaż tier 1 się uda. Czuję, że to będzie ciężkie. Ej, a statki co farmią? Ej, właśnie. Przecież ja mogłem tutaj dać... Statki co farmią? O, te. One były niezłe też. Ile one dawały? Dużo? One chyba dużo dawały. Kurde. Dobre były te statki. I one by też coś tam biły jednak. Nie zrobię tier 1? Skąd wiesz? Może zrobię. O ja pierdziele, nie zrobię tier 1. Które to było? Dół. A tutaj co? Ma znaczenie coś więcej? Nie wiem, chyba nie. Ja pierdziele, ten ninja zapieprzony nic nie bije. A tylko on ma DMG w tym teamie. Jeden dać? Dobra, dam jeden. Ej, nie zrobię tier 1. Nie ma bata. Ej, czekaj, ten był niezły. No mówię ci, on był dobry. Robię go. Tak kojarzę, że on był miarę, no. O Boże, military block. Ej, co jest? Jak oni przeszli? Co jest? A oni mają ten kamień na sobie. Ja pierdziele, jak to z tego?
pierdziele, tier 1 mnie wydymał. Dobrze? Ty... Jak to zrobić, żeby on go bił? O Boże, teraz najgorsze, bo Magic jest zablokowany. Ja pierdzie... Luj, daję tego chyba. Dawaj. Ale on mało go bije. Strasznie mało on go bije, widzisz to? Luj, ale dadzą radę. Buduje banki. Dadzą radę czy nie? Dadzą, no bo teraz Magic zejdzie i go ninja dobije. Rel? Relini? Nie wiem jaki zasięg ninja ma tego w dupę bomby, ale jest to giga opa. Ty, jak to się kombiło, że widz mi pisał, że pirat miał jakiś boost na banki, w sensie na farmy, które ja robię. Jak to działało? Powiedzmy, że daję go tu, nie? Czaj, dać go tu? Nie, go dam tu. Zero, zero, cztery. To, tak? Ale to czy to? Nie wiem, dupę. Teraz dostaję, daję golda? W tym momencie? Czekaj, no nie daje. Chyba trzeba 5. Statki dół i farmy dół się boostują. Chyba, że ja tego muszę mieć, żeby to było. A, jest, X1. Warto? Czekaj, dajmy tego na 23. O kurde, 3 rundy, ja pierdzielę. 3 rundy, ja nic nie mam. No i damy radę. Trzy tury i wór, tak jak się to mówi, wórsu, wór jaki? No jakiś tam. Witam widzów, witam. Czekaj, czekaj, to trzeba bardzo wolno. Tego muszę. Louis, robię go. Aha, bo... O ja pierdzielę, odporność na primary, jak go zrobiłem. Ja... Nie no, ja strollowałem. Tego trzeba. Tego. Samolot? Nie, ninja, ninja. Czekaj. Zobaczymy, gdzie to jest. Może przed ulepszeniem. Kurde, po. 40k. Dobra, ładnie teraz chodzi.
Czekaj, i to się boostuje z 20, tak? Czyli 20 tych warto i co potem? Proszę, zbij go szybko, to go ten zbije. Jest. Zobacz. Ej, ładnie schodzi. Dobra, jest git. Szybciej, bij go, ile możesz. No to chyba tyle. Gówno. Ej, Bonzara będzie na ninja odporny, to chyba przegraliśmy. Dobra, zostało nam tylko jedno. Ty, oni go dadzą radę zrobić. Co ja odpieprzam? Te robię i pieprzam. Ja już wypieprzone jaja mam. Dobrze, Anti, masz rację, fanboy. Czekaj, co się dzieje? O nie, git. Ej, podoba mi się ten bossik. W sensie fajna rozgryweczka. Kogo lepiej? Piratów czy banki? W sensie farmy. Ty, co jest? Ty, co jest? Co, przejdzie? Ty, bo ja mówiłem, że wygrałem, a... O ja pierdziele, nie biją go. O ja pierdziele. A nie, ninja dalej rzuca bombę, tylko że on jest nadal odporny. Już myślałem, że deduwa. Najłatwiejsze to nie było. Tier 3 chyba nie zrobimy. Paragon teraz bo dead? Ale kogo? Ninja? Czy tego? Ale mnie nie stać na paragon w dupę. Luj, damy radę bez, tak? Czy nie? Damy radę bez? Ile szans? Ja pierdziele, zobaczyli ninja bije. XD? Nic. Koniec jest chyba. Zobaczyli samolot bije, nic.
Chyba nawet ten najlepszy samolot nic nie będzie bił, nie? Coś tam schodzi, no. Dobra, ty z samolotem coś schodzi, rzeczywiście. Tego to nie ma co chyba nawet. Nie da rady raczej. Prędzej się zrespik drugi boss, niż jego zrobię. Czekaj, jak to zrobić? To chyba gówno da. Paragona trzeba będzie powoli? A nawet nie powoli? Tych się dało boostować tym jednym, tak? Czyli w teorii oni zaraz coś będą bili. Jak tylko mu resist zejdzie. Ta? Ty, ale ten paragon też swoje kosztuje. On w ogóle nie. W ogóle mu HP nie ubywa. W ogóle mu HP nie ubywa. Co jest? Ja go nic nie bije. Nie ma w dupę szans, że zrobimy kolejnego. Ja go zaraz nie będę bił przecież tym samolotem, który bije obecnie najwięcej DMG. Ej, tego chyba musimy zrobić. Tego albo tego, no któregoś z tych, nie? A nie, bo on będzie odporny na military teraz. Ja pierdziele. No to chyba dead. Nie, samoloty nic nie dadzą, bo on teraz będzie odporny, no. To nic mu nie bije. Spójrz! Nic mu nie schodzi! Co? Robimy paragona na pałę? Ej, chyba w złym miejscu paragona dałem, bo go nie będzie bił zaraz. O Boże, paragon go nie bije. Nie. Ja pierdziele, zrobilibyśmy go. 36 level, to dobry ma. No reset, no bo on go nie bije. A moby mi w ogóle przeszły, tak? A nie! Nie zdążyłem go zrobić, bo się kolejny respił, tak? Ty, czy to jest do zrobienia? Chyba jest. Elitarny to jest, tak, zrobiłem zwykłego. Zwykły to był easy. Witam. Bez paragona nie damy rady, ale kurde.
Problem jest taki, że ty, bo Paragon się do Primara zalicza, nie? Więc w teorii i tak muszę móc bić pierwszy pasek HP, żeby go bić dalej Paragonem. I to jest największy problem. Jaki był skrót na bank? Na farmę bananów? No wróciłem do małpek po 100 latach, chociaż widzowie wygląda na to, że nie czują tego tak jak ja po takim czasie, tylko tak jakbym grał to cały czas. Chyba po prostu ciężko był abusing kiedyś, bo dla mnie to jest przepaść. Dzięki Burrer Cookies za 23 lata. Jak zrobisz pościg, to jadę do Łodzi, ale jaki pościg? Jutro Dark Souls. Ty, jak kiedyś robiliśmy takie rany na max wave'a, jakiego się da. Ja chyba do 300 doszedłem, mi się wydaje. Jak jest powrót do małpek, to chyba trzeba będzie któregoś dnia na 400 wave. Czy to jest w ogóle możliwe, to nie wiem. Ale są te paragony i tak dalej. Chyłowy git. Nie, jutro Dark Souls. Powrót do Izaczka kiedyś będzie? No pewnie, ta Izaczek to legenda. Ale to musi Vena przyjść na Izaczka, no. Rozumiesz, o co chodzi. Teraz przyszła Vena na małpeczki, ale to na jeden live, bo od jutra Dark Souls i nie będzie małpeczek. Tylko walka. Podobno ostatnio z Netro... Tak. To prawda. Dziadek, ale ty jesteś zwariowany? Z małpkami? No co no? Zgodzę się. Pyk. Co masz na myśli, jak mówisz paragony, wytłumacz? No te takie upgrade, że łączysz najwyższe tiery małpek w jedną super małpkę. Jest tutaj taka opcja. Ej, a to by nie wystarczyło na tego bossa? Te małpiszony pieprzone? Zrobimy to na testa. Może tier 1 bossa da się zrobić łatwiej, mniej siana wydając w sensie. Bo ja na tą pierwszą to wydałem strasznie dużo. A spróbujemy samego ninjiego i luj. Rozumiesz, o co mi chodzi? Czekaj, on mi daje siano już, muszę 5500 wydać. I on chyba dopiero od tego pieniądze daje, no to nie najlepsza opcja. Chyba lepiej już było farmy robić. Czy on 1000 mi dał? Ty on... Nie, czekaj, on wcześniej już dawał. Aha, on daje od 2300, ja jestem w dupę nieogarnięty. A, tu mogę tylko 3. Niedobrze. Nie rób różowego, no wiem, że jest gównem. Spróbuj kolce z 2x0. Immun na supporty jest na samym końcu. No wiem, ale supporty to sraka jest, no. Co może być immun? Najgorszy to jest na początku i na ninjów. Rel? Ty, ja nie wiem, czy za 5500 się opłaca to robić, czy nie lepiej tych. Oni dużo golda dają, zobacz.
2200 mi dała farma, a ten mi dał już 6k. Ten już 1100. Tylko kurde, to będzie trudne. Coś z druidami też mogło być, bo oni, ten był bardzo silny druid, pamiętam. Też się na bossach grało takiego druida. No ulepszę farmy, no ale to się jeszcze nie kombi, nie? A nie, bo to miało być. Tylko to na, od następnego dopiero, tak? Nie, od jeszcze wyższego. Samolot plus ninja wystarczy na start? Ta, druida się robiło jakoś. Że druid się łączył z czymś ten. Chyba z tym. Że 5 druidów było. I oni się jakoś super druid robił. Dobra, robimy już ninja. Ty, ja nie będę miał ninja chyba od razu. 5k. Dzięki. Kto? Peachy, tak? Dziękuję bardzo za 2 lata. Kocham ci dziadek, ja ciebie też widzę. Ale ciężko się czyta nick dla dziadka. Rozumiesz? Wybacz mi. I te, oni całkiem dużo biją w sumie. Na to, jakim są gównem. No najgorzej to będzie, jak będzie odporność na tego ninja. Czemu jest odporność na nich? Widzisz to? Resist. Ja o co tu w dupę chodzi, bo nie rozumiem. To na co on teraz nie jest odporny? O ja pierdzie, przy nich a przejdą. Czekaj, jak to zrobić? Ty, a ten nie był silny jakiś? Czy kto to był? Ten miał ulta też, coś takiego było. Ja pierdzielę. Nie da rady. Czarodzieja może? Ty, nie mogę zaznaczyć, gdzie ogień kładzie? Czy on tego ognia nie kładzie? Nie no, ma ogień. Czemu on bossa w dupę nie bije? No tu jest boss. Ja pierdzielę, czemu on nie bije? Jak ją to zrobić? Tego ulepszyć? Chyba, że to.
On to wyczyści w miarę? Dobra, on to czyści. Ty, ten może? A nie, bo na military teraz to nieważne. Nie, czekaj, to nie to. Które to było? A, środek. Ej, co jest? Jak oni tam zaszli? Czekaj, czemu oni nie biją? A, bo oni pewnie są ten. Niewidzialni. Ja pierdziele, złe dałem. Ty, a ten był AOE, tak? Może AOE weźmy? Jak oni przychodzą? O co chodzi? Oni co się w dupę dzieje? Snajpera tu nie ma. Na tej mapie w ogóle. Snajpera nie ma. Nie wiem, Amy, który to jest boss, no. Ten, który mnie dyma. Jak ja mam ich bić? No zobacz, przechodzą, o co chodzi? Nie dam kleja, bo w dupę nie ma go, przecież widzisz co jest. Zabrali mi małpek dużą. Czekaj. Ale czemu on ich nie bije? Zobacz, oni przychodzą, nie rozumiem, czemu? Czemu on im nic nie zadaje? O co tu chodzi? Ja myślałem, że tylko military nie mogą ich lać. A to żadna małpa nie może bić, jak jest boss, ma tą na sobie to gówno? Przecież ja nie mogę ich... Nie no, w dupę. Kurde. Przecież tego nie zrobię. No ale to jest marnowanie siana, no. Jak taki flecior najgorszy, rozumiesz? A i tak tego nie zrobią i przechodzą, no. A nie, zrobią... Nie no, zobacz. Jak on tu przeszedł? Czemu ja go nie biję? Kurde. Czemu ja nie biję tych małych? O ja pierdziele, no to jest koniec. Cześć, on mi tak mało zadał? To ja sram żarem, a on mi nic nie bije? To pieprzyć. Czekaj, znowu nic mu nie zadają, o co tu chodzi? Zobacz, nic im nie biją, czemu? Wytłumacz mi to.
czemu one się nie niszczą? Alchemik musi być? Czy to są wybuchowe, no? Zobacz, ten przychodzi. A nie, zniszczyłem go. Nie wiem jak. Luj. Nie wiem co się dzieje, trzeba ulepszyć, żeby pieniądze zarobić. Nie jest dobrze, tak ci powiem, widzę, no jest tragicznie. Nie da rady, żebym ja to zrobił. Na elitarnym nie da rady, że ja to zrobię. Cześć, jednak dostają busta z tych? No statek chce, no ale... Ale drogo, no. Czekaj, to jak ja mam zrobić tier 2 w ogóle? Kiedy ledwo tier 1 zrobiłem. Nie wiem. Nie no, tier 2 to da radę jakoś, no. Chyba z działkiem zrobimy. Witam, witam. Kłęku. No małpki, małpki, no. Trzeba w końcu jakieś jakościowe giereczki. Nie tylko przeglądarkowe. RL? Dwie rundy. No nie wiem, wydaje mi się, że to by wygrało grę plus. Ja spróbuję chyba tier 3 tymi druidami, ale... Nie, to będzie za mało. Nie wiem, nie wiem. Ile on bije w to? Ja pierdzielę, nic nie zadaję. W teorii można to, ale nie, bo to trzeba... Ja pierdzielę, no chyba tego ninja, no ale to trzeba poczekać chwilę. To plus to, to wystarczy. Ile ten ninja bije? Bije coś? Kurde, dużo. Dobra, ten, tą rundę to ninja sam robi. Zaraz się to zrobi, jeszcze będzie git. Na tym pomarańczowym polu obok alchemikausów druidów pod tych czarnych. No chcę to zrobić na tier 3. Ile on bije tą rakietą? Dużo? Sporo chyba, nie? Jak on przeszedł tamten? Jak on tu przeszedł? Jak on... Czemu ja go nie mogę zbić? O kurde, odporny na ninjiego jest teraz. Czemu ja im nic nie zadaję? Czemu ja nie niszczę tych balonów? Odpowiedz mi.
co tu chodzi? Ej, nie rozumiem, czemu ja balonów nie rozpieprzam. Tych. O co chodzi z tymi balonami? Ty, nie rozumiem w dupę tego. Wytłumaczysz? Zobacz, on go bije i mu nic nie bije, no co jest? Co się w dupę... Czemu on go nie niszczy? O co chodzi? No nie alchemik w dupę, bo to nie ma znaczenia przecież. Czemu on mu nic nie zadaje? Bo oni mu nic nie zadają, obrażeń. Te mobki są nieśmiertelne? Czy jak to wygląda? No ale czym się tą tarczę niszczy? Przecież wcześniej nie padałem w tym momencie gry. Tupe, nie mam pojęcia, czemu ja im nic nie zadaję. Ja wcześniej tu nie padałem. Zobacz, nawet z alchemikiem nic nie zadaje, no. Przechodzą jak śmietniki. Ty, dziwne to jest. Tylko nie wiem czemu tak jest, bo wcześniej przecież grałem normalnie. Jak fokus duży na nim zbijesz tarczę, ale to chodzi mi o te małe mobki, a nie o dużego. Ja im nic nie zadaję. Jezu, tak raz rozpieprza mnie to. Dobra, czekaj. Musimy zarobić pieniądze. Nie ma tu kleja, nie ma kleja ani innych takich. Nie chcę koopa, ja to teraz to mi wjechali na ambicje, chcę solo. Ale raczej nie zrobię solo na elitarnym, to jest... Tupa jakieś nieporozumienie ta elita. Ale może, może. Druid by zrobił. Ale druid to chyba na tier 3 dopiero. Za mało chyba wydałem właśnie w DMG, a za dużo wydałem w farmienie, nie? Winkom. I tyle. Tak mi się wydaje. Bo ja nic prawie nie ulepszałem mobków. Ja miałem tylko ninja na 5. I tyle. No i te armaty, ale ono to głównym jest tanim. Chociaż tego trzeba chociaż na tym, na jakimś levelu mieć. Tego na maksymalnym. On sporo robi, a jest tani. Miałem mało, miałem farmy, ja wszystko farmy poszedłem. Feniksa, ale on gówno robił, no. Poza tym to jest magic. To mam ninja, nie potrzebuję magika drugiego. Bo ten boss jest odporny. Co czaszkę na kogo innego. Więc jak ja mam ninja na max, to bez sensu grać też magika na max. Nie, ale nie wiem czemu oni tak szli. Chyba że dwóch ninja. Nie, bo ninja musi być full. Ale ninja to trzeba chyba gdzieś tu na środku dać, bo rzeczywiście on bije tutaj, a tu nic nie robi, bo jest za daleko ten.
Gdzieś tutaj muszę dać ninja, tu. Żeby on bił wszędzie. Kurde, ciężkie ta elita jest fest. Jak zaulanie słuba? Kiedy? Wybacz, Filipcie, za 21 lat, Filipcie, witam. Wybacz mi. Nie, to się tego, na później zostawiłem, żeby podziękować. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Działkowego zrób. Laser to chyba drogi. Poza tym na military. Nie. Nie, 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 to nie o to chodzi. Ja teraz i tak padłem na military, to laser by mi nic nie dał. Przecież. Przecież. A czy supportowego jakiegoś możemy wziąć, bo na samym końcu ma. Te kolce pod to, ale 40k to kosztuje. Nie wiem, czy sens to ma. Jak za 5k wystarczy na bossa? Że to gówno zrobi. Chyba, że tego przetestować, ale jakby nawet nie mam ulepszonego, to nic nie zrobi. Nie, nie, nie. Chyba, że na tym to polega, że trzeba go tu mieć, ale nie, no pewnie są kilka sposobów. Tutaj zazwyczaj tak jest. Że jest po kilka sposobów na tych. No kusznika na maksa zrobię, bo go wcześniej miałem i on dużo robił na tego bossa. Kusznik ninja to raczej wystarczy na tier 2. Na tier 3 zrobimy druidów i na tier 4 jak da radę już to paragona, no ale to będzie trzeba giga siano odkładać. Więc trzeba po kosztach zrobić tier 1, tier 2 i tier 3 druidami. Taki jest plan. No najwięcej tak naprawdę to ninja robi. Tam ze wszystkich, reszta to nic całkowicie nie zadaje w sumie. Trzynaście rund. W sumie na tier 1, no to sam ninja wystarczy, nie? Tylko, że on jest odporny potem na magic, czyli na ninja po chwili. Ale... W teorii to statki mogą go dobić jakoś, no. Statki serio ładnie farmią. Tego golda. Ninja plus kusznik na tier 1 i tyle. To będzie dość tanie. Najlepiej to sam ninja plus rakieta. Byłoby jeszcze taniej. W sensie armatka, nie? Każda jednostka się przyda w sensie military i wtedy, żeby cały DMG... Znaczy no DMG cały czas leci na magic jest najgorzej, bo ninja robi najwięcej na tym bossie. Ale no masz rację, że z każdego by się coś przydało, no. Chyba, że ja bossa gównianego gram, w sensie Herosa.
Czy ten jest git? Dobra, to ja chcę tego ninja gdzieś tutaj. Żeby on cały czas rzucał tymi bombkami. Czy Jone by oddał? No właśnie się zastanawiam, no bo taka mapka pod Jone też jest, nie? Że stawiasz sobie go tu na przykład, albo tu i on bije no niby cały czas prawie, że może nie cały, ale no nie jest to złe. No zobaczymy. Może to mu dam. Ty rzuca w tego bossa, nie? A nie, rzuca, no bo coś tam rzuca, no. No nie wiem, chyba tego zrobię po prostu, bo on i tak się przyda na potem. To teraz to by się przydało wpieprzać statków dużo, żeby siano leciało, a nie. Zobacz, przechodzą mi znowu. Bo tego nie mam. Ale tu chyba przetrwam. A nie, ninja ich kosi. Ty, ale ninja nie, no rzuca cały czas ninja. No w sumie tylko ninja go coś bije z tego co widzę. O ja pierdzielę, odporność na ninja. I to się zaczyna gówno robić. Ty, ale... O ja pierdzielę, zobacz, przechodzą mi. Nie, oni biją coś? A nie, oni biją. Nie, no przechodzą. On musi zrobić kółko, żeby do mnie wrócić. Dobra. Luj mu na łeb. To jest tier 1 w ogóle, ale ciężki. On w sumie dużo tego bossa bije ten. Ulepszenie na ogień statkom? Mogę dać zaraz, ale one są tam bardziej dla kasy. Ty, co jest? Nie, jest git, tak? Dobra, jakoś to poszło, no. Przecież łatwo nie było. Chyba najlepiej byłoby to, bo to chyba statki ulepszy, tak? Czy jak to jest? I co? Ulepszenie tego? I samolot? To wystarczy? Szesnaście. Czekaj, co to jest o 16? Aha, że z tych. Ty, no to zarąbiste to jest. O, ja już więcej...
No to chyba tyle będzie. Ty, a oni nie wystarczą? Bo oni mają teraz ulepszone staty. Może to wystarczy? Kurde, no nie zło... A, ja tego nie mam jeszcze. Ile on bije? Dużo? No, może być, no. Armaty? No w miarę, no te armaty to takie, wiesz... Kurde, nie wiem co ty myśleć. Ej, dwóch się takich chyba dało mieć, czy mi się coś porypało? Tak, da się, no. Dwóch chyba i potem już nie dało, nie? Ty, zobacz, no w miarę schodzi. Jakby tak patrzeć, nawet jakby ninja nie było, więc to jest chyba do zrobienia. To po prostu zostawię tak, jak jest. Nie? Luj, zostawiam. Trzeba ulepszać i zbierać golda na druidów. Chyba idzie nawet lepiej niż tier... O kurde, zwolniło. Oj, 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 zwolniło. No nie wiem, czy to jednak idzie aż tak dobrze. No bez ninjego to ciężko, ale ten ninja ma zasięg na całą mapę, to może to będzie git. Luj, zbieramy golda. Bez samolotu lecimy. Trzeba oszczędzać. Pierdziel. Może jeden ten? On był dobry? On chyba był spoko, nie? Za 60k. Nie no, szczerze idzie dobrze. Idzie lepiej niż na pierwszym podejściu. Ten tier 2. Helikopter? On chyba słaby był, ale nawet... Tu nawet nie ma, bo tutaj nie wszystkie małpki są. Na tym bosiku. Kurde, robię to. A tych ile może być? 10 czy 20? Przetestujemy i się dowiemy. No. Jest 9. Nie no, ładnie schodzi ten tier 2. W porządku to jest. 10. Padł, nice. 10 może być, co to niepotrzebne, ale już niech stoi jak dałem. I co, tych druidów teraz, tak? No może być ciężko, powiem wam. Ale wydaje mi się, że z goldem jesteśmy ładnie. Tych druidów się wpieprzy, tylko druid najgorsze, że to jest magic. Więc tak naprawdę co, ninja coś zbije z druidem, ale jak my to przetrwamy poza tym? Co, samolot to niby zrobi? Z ninjami? A czy się z tymi? Fabryki czy nie lepiej? Nie, bo to się boostuje z piratami. No jeżeli chodzi o kasę, to mamy... Mega do przodu jesteśmy, tak mi się wydaje. Ej, idzie chyba ugrać tego elitę. Myślałem, że to jest nie do zrobienia, ale zobaczcie, ile mamy golda.
I czekaj, i teraz tak, ilu to ma być? 5 poza nim? To ma być pod dół, tak? Tak. Ja go chyba sprzedam, jak zrobimy bossa i wpieprzymy to w fabryki. Żeby jak najwięcej na paragony zebrać. Możesz sprawdzić tą gigą armatą zieloną. Jaką armatą zieloną? Tę moździerz? Ale czekaj, pod który upgrade? Pod ten? Czy ten? Chodzi ci o Biggest One? No można spróbować Biggest, tylko... Ile to będzie biło bossa? No to jest pytanie, nie? Plus jest taki, że będzie można celować, no. Właśnie wydałem 100k na to gówno i nie wiem, czy to był dobry wybór. Nie wpieprzy mi go. Kurde, będzie ciężko to zrobić tego bossa. Ale może wyjdzie. Kolce jako support? No właśnie nie wiem, te kolce takie... Takie o, wydaje mi się sam sobie. Tutaj najszybciej... O, dobra, jest. Czekaj, i drugie to pierwsze, czy drugie? Chyba to. To, nie? Po prostu jeden, bo to co daje? A. Czy to się skaluje z czasem? Ej, mało ten druid bije. Myślałem, że to będzie lepsze. Mało bije, nie? Chociaż to jest tier 3, no to już jest duże wymaganie niby, ale... Ten to dość mało bije, nie wiem nawet czy sensownie go postawiłem tu. Ty, no to będzie absurdalnie trudne. Ja już się szykuję pod tego, pod paragona. Bo tier 4 chyba bez paragona nawet nie ma co podchodzić, nie? Strasznie wolno on schodzi, strasznie wolno on schodzi. Myślałem, że ten będzie coś bił, on nic nie bije, ten druid. Totalnie w dupę nic on nie zadaje. Chyba, że to powinienem dać, to może by coś bił. Teraz już trochę późno. Ty, ja go nie zrobię, daję to no. Ty, ale on da ten boost? Ty, my tier 3 zrobimy bez paragona?
trzy gówno. Ej, on tak wolno schodzi, a to jest jeszcze z ninją bity. O ja pierdzielę. Chyba gówno będzie, a nie. Ej, on w ogóle niech traci HP, o co chodzi? Dziesięć wave'ów zostało, żeby go zrobić. I najgorsze, że on teraz bez ninja. Dobranoc, Quinto. Jutro na DS2 się widzimy, tak. Koło 17 odpalę. Godzinka YouTube'a. Też się doczekać nie mogę. Nie zrobimy go, bez paragona się nie da. Chyba trzeba już go robić. Robić? Bo jak im później, tym gorzej. Luj, robię. No jakby tak schodził od początku, to mi się nie bał. No to jest coś fajnego. No, nice, tier 3 to jest dopiero. Który level on ma? 60 ma ten paragon, ej, mega wysoki. Jednak szanuję mortadelkę, ja też idę siku. Idę siku i szczerze robimy tą elitę. Mega łatwe, mega... Zaraz wrócę. A powiedz mi jedną informację. Bo my teraz będziemy mieli tier 4, tak? Jak ja mam mu zbić HP, żeby go zaczął bić ten paragon? W DS2 powinieneś sobie poradzić, tak samo jak w DS1, jak dorwisz jakąś opowroń, będziesz szczery przed siebie, jedyne lokacje są trudne. Okej. Okay. Znaczy się, podobno jest kilka katan, takie info dostałem. Ja na pewno będę grał katanką, więc no. Ej, co jest? O, dobra, coś mi się spieprzył. Dobra, ja muszę tak, ja muszę paragona ninjiego mieć. To jest pewna informacja. 5 rund to ja chyba nawet tego nie sprzedaję. Trzeba jak najszybciej się dorwać do pieniążków jakichś większych. Czekaj. Ty paragon. Ile kosztuje ten paragoniarz? 750k, ninja? 500, nie no, ninjego robimy. Bez pieprzenia, no.
Jaki jeszcze paragon będzie potrzebny? Jakie są jeszcze paragony? 550k 900k. Kurde, może któryś z tych military. Tylko samolot 900k. Ale w sumie jest to do uzbierania i też mają dużo przebić. Tak widz powiedział, że są przebicia, ja mu ufam. Dobra, postawię parę tych. I trzeba będzie zrobić chyba na start tego, nie? I potem może samolot, no. Które są najlepsze? To niby, aleluj. Ty, oni się boostują. Dobra, starczy ich. Zbierajmy pieniądze. Tylko ja nie wiem, jak my to zrobimy, bo to bym musiał mieć od samego prawie, że początku już 500k. On 200 ledwo. Chyba, że posprzedajemy trochę, no nie wiem. Nic mu nie schodzi, nic. Nie wiem, od razu chyba go robią po prostu za 500. Tak? GG? Nie, jest to do zrobienia, mi się wydaje, tak szczerze. Jest to do zrobienia. Gdzie on był? Ten ninja. Tu jest. To jest on? Tak. Zbierzmy może 600k chociaż. Ej, to nawet nie jest potrzebne. My byśmy to zrobili bez, tak mi się wydaje. Dobra, robimy. Na test, zobaczymy, który level będzie. Kurde, mega niski, 28. Warto czy nie? Tamten ma 60. Chociaż 40. Dobrze by było, no. Jaki skrót na ninja jest? Alo, już nieważne. Dobra, próbujemy, no. Ale wydaje mi się, że to jest trolling, co ja odpieprzam. Luj, no robię go, bo im później, tym gorzej będzie. Zobaczmy, jaki jest. Dobra, może być 38. Dużo, bardzo dużo bije, zobaczcie obrażenia. To już jest win. Przynajmniej tego tieru. Oj. Bez ninja to ciężko. I co, samolot robimy? Robimy samolot paragon? Chyba ta. Milion on zrobił. Ten 6 milionów, a ninja? 5 milionów już. No teraz tylko te paragony chyba coś biją, nie? Poza nimi nic nikt nie zadaje. 5, o Boże. Mamy strasznie mało.
Czekaj, jak to zrobić? No to będzie trzeba. Jaki jest skrót na te, na samoloty? Tych samolotów trochę trzeba będzie nastawiać. Dziewięćsetka. Chociaż teraz sprzedamy niby banki i tak dalej, no to. Jest to do zrobienia, tak szczerze, no. V. Ej, to jest do zrobienia bez tego ulepszenia, mi się wydaje. Zobacz, jak on schodzi. A to jeszcze sam ninja bije. Ej, to jest do zrobienia na easy. A on już jest tutaj. O kurde, to nie jest takie easy. Zwłaszcza, że zara go nie będzie biło military, a ja wtedy go będę miał. Nie jest dobrze. Ale będą go bili ten, dwa paragony, to i tak będzie lepiej. Ej, dobra, to nie jest chyba do zrobienia. Mamy go być, już powinniśmy mieć mniej więcej. A 900 nie będziemy jeszcze mieli. No luj, zbiję mu ten pasek HP. Sprzedaję wszystkie banki i go robimy. Widzicie chociaż HP, tak? Nawet 144p. Jak tak, to to najważniejsze. Będzie, będzie night. Dobra. Ma znaczenie, którego ulepsza? Chyba nie. No jak ma? No jak? Przecież to łączą się, wszystkie ten sam obrazek mają. 55. Ej, ale wolno schodzi, nie zrobimy go. A nie, on jest tutaj. A, zrobimy go. Wydaje mi się, że go zrobimy, chociaż... Chyba go nie zrobimy. Nie zrobimy go. Ja pierdziele, nie zrobimy go. Widzisz go? Nie bije go ten. Jeden paragon go nie bije. Zwolni tempo. No zwolniłem. 5 milionów HP ma. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden i pół. Jeden. 800. 500. 300. Ja pierdziele, jest.
O Boże! Jezus Maria, udało się! Ja pierdziele, już do bazy wchodził. Essa, no essa jest. Ja pierdziele, ciężko. Ej, nie wiem. W sensie ciężko, ale jak na elitę nie było aż tak ciężko. Pamiętam, że kiedyś ja się męczyłem parę godzin. Nie wiem, czy to jest na YouTubie. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!